Dzień dobry. W tłumaczonej przeze mnie dla Was książce Amplifier Circuits Tomasa M. Adamsa jest opis działania odwracaczy fazy. Tematem tym zajmowaliśmy się już kilkakrotnie, ale w tym filmie, ponieważ jest to rozdział z książki, zajmiemy się opisem działania dwóch typów odwracacza fazy. W poprzednim filmie omówiliśmy potrzebę dwóch sygnałów o równej amplitudzie, ale przeciwnej fazie, żeby wysterować wzmacniacz mocy typu sobnego. Jedna z metod uzyskania wymaganego sygnału za pomocą transformatora z odczepem środkowym została pokazana na tych rysunkach, które znacie z poprzedniego filmu. W tym filmie zostaną podane dwie metody uzyskania wymaganego sygnału za pomocą sprzężenia RC. Na początek odwracacz fazy z pojedynczą triodą. Zwany jest on też koncertina, odwracasz fazy z podzielonym obciążeniem albo odwracasz fazy w układzie wtórnika katodowego. Rysunek 5 1 i 5 kreska 2 przedstawiają powszechny obwód odwracania fazy. Ten obwód dostarcza dwa sygnały wyjściowe przesunięte o 180 stopni w fazie, niezbędne do sterowania siatkami sterującymi dwóch lamp wzmacniacza mocy typu przeciwsobnego. Jakie elementy pracują w tym obwodzie? Możecie zobaczyć. Na tej tablicy po zatrzymaniu filmu. Będziemy też omawiać prądy płynące w tym obwodzie. W związku z czym, proszę zapoznać się także z tą tablicą. Oprócz tych prądów, zawsze możliwe. Czasami nieuniknione jest, że prąd upływu siatki popłynie z dowolnej lampy próżniowej. Ponieważ zjawisko upływu siatki nie jest wykorzystywane w tym konkretnym obwodzie, prądy upływu siatki nie zostały pokazane na schematach 5 kreska 1 i 5 kreska 2, jednakże wszystkie obwody lampowe niezmiennie dbają o wszelkie elektrony upływu siatki, mając zamkniętą ścieżkę powrotną do masy katody od siatki. Ścieżka ta może składać się z pojedynczego rezystora lub dowolnej liczby takich komponentów w połączeniu o ile elektrony upływu siatki mają dostępną ścieżkę, przez którą mogą powrócić do katody lampy, z której zostały wyemitowane. Na rysunku 5-1 i 5-2 ścieżka ta jest zapewniona przez R1 między siatką a masą, a następnie przez R3 i R2 do katody. Również tutaj nie pokazano ani nie wspominano o działaniu obwodów prądów ogrzewania katody. Prądy te często określane są mianem prądów żarzenia albo żarnika. Zostały one bardziej szczegółowo omówione w filmie rozpoczynającym tę serię. Pełnią one zasadniczą funkcję ogrzewania katod lampowych, tak aby mogła nastąpić emisja elektronów. Pozostałe prądy, które można nazwać roboczymi, pokazano na rysunku 5-1 i 5-2. Początkową lub wejściową funkcją w tym obwodzie jest wysterowanie siatki lampy V1. Działanie to jest zapewniane przez prąd elektronowy zaznaczony na zielono, gdy płynie on w górę przez rezystor siatkowy R1 podczas pierwszego półcyklu przedstawionego na rysunku 5-1. Prąd tutaj jest najprawdopodobniej tworzony przez kombinację prądu anodowego i napięcia poprzedniego stopnia wzmacniacza napięciowego. Gdy prąd jest pobierany w górę i na prawą okładzinę kondensatora C1, wskazuje to na dodatnie napięcie na górze rezystora R1. Napięcie oznaczone znakiem plus jest również przyłożone do siatki sterującej lampy V1, uwalniając dużą pulsację prądu elektronowego do obwodu anody lampy. Ten prąd anody, czerwona ciągła linia, przepływa przez lewą okładzinę kondensatora sprzęgającego C3, wywołując inny prąd w dół przez rezystor siatkowy R5. Jest to prąd sterujący siatkę. Dla lampy V2 jest pokazany na niebiesko, ciągła linia. Jego pełna ścieżka znajduje się między kondensatorem sprzęgającym C3 a połączeniem uziemiającym na dole R5. Jego kierunek w dół podczas tego pierwszego półcyklu mówi nam, że napięcie na górze rezystora L5 musi być ujemne. To ujemne napięcie jest oznaczone znakiem minus, aby pokazać chwilową polaryzację napięcia siatki. Ponieważ polaryzacja siatki lampy V1 jest dodatnia w trakcie pierwszej połowy cyklu widzimy, że sygnał doświadczył normalnego odwrócenia fazy podczas przechodzenia z pierwszej do drugiej lampy. Zasada w katodowego. Całkowita ścieżka prądu anody, pokazana ciągłymi czerwonymi liniami, biegnie od katody do anody w dół przez rezystor obciążenia R4, przez zasilacz M1 i do wspólnego połączenia masy. Prąd anody ma następnie swobodny dostęp do katody, ponieważ jest pobierany w górę przez rezystory polaryzujące katodę, czyli rezystory R3 i R2. Dzięki elektronom, które opuściły katodę i przeszły przez lampę do anody, napięcie na górze tych dwóch rezystorów będzie dodatnie w stosunku do masy. I to właśnie to dodatnie napięcie pobiera elektrony z masy i kończy ścieżkę prądu anodowego. Gdyby nie było kondensatora obejściowego, to dodatnie napięcie katody wzrastałoby wraz ze wzrostem prądu anody podczas dodatnich półcykli i malałoby podczas ujemnych półcykli wraz ze spadkiem prądu anody. Zjawisko to jest znane jako degeneracja lub ujemne sprzężenie zwrotne. Kondensator C2 jest używany do filtrowania na rezystorze R2, aby utrzymać stały spadek napięcia na R2 i tym samym zapobiec degeneracji na tym rezystorze. Pewna ilość degeneracji wystąpi na pozostałym rezystorze katodowym R3, jednak z następującego powodu. Wraz ze wzrostem prądu anodowego przez 1. Dodatnie napięcie na górze rezystora R3 wzrośnie odpowiednio z powodu wynikającego z prawa OMA z związku między wartością rezystora, natężeniem prądu i wynikowym spadkiem napięcia na rezystorze. Kondensator C4 sprzęga ten wzrost napięcia dodatniego z siatką sterującą dolnej lampy przeciwsobnej V3. Działanie to można zwizualizować patrząc na prądy płynące do i z c 4 Wraz ze wzrostem napięcia dodatniego na górze R3 będzie ono miało tendencję do odciągania elektronów od lewej okładziny C4. Ich odejście przyciąga taką samą liczbę elektronów na prawą okładzinę C4. Ten przepływ elektronów pokazany na niebiesko przerywaną linią stanowi prąd sterujący siatki dla dolnej lampy przeciwstopnej V3. Ich przepływ w dół przez rezystor siatki R6 wskazuje, że napięcie na dole R6 będzie miało dodatnią polaryzację oznaczoną niebieskim znakiem plus, ponieważ elektrony zawsze będą płynąć od obszaru ujemnego napięcia w kierunku obszaru dodatniego napięcia. Jest to dodatnie napięcie siatki dla lampy V3. Gdy pobierane jest napięcie przemienne lub ono jest sprzęgane, katoda będzie miała tę samą biegunowość co napięcie wyjściowe lub sterujące. W przykładzie z rysunku 5-1, w momencie gdy napięcie siatki osiągnie swoją najbardziej dodatnią wartość, napięcie na dolnym rezystorze katodowym R3 również osiągnie swoją najbardziej dodatnią wartość i zostanie sprzężone z siatką następnej lampy, czyniąc siatkę dodatnią. Ta funkcja jest znana jako podążanie za katodą, czyli wtórnik katodowy, co oznacza, że napięcie sprzężone z obwodu katody ma tę samą biegunowość, co napięcie na siatce tej samej lampy. W pewnym sensie napięcie katody podąża za napięciem wejściowym. W drugim półcyklu, przedstawionym na rysunku 5-2, większość tych warunków jest odwrócona. Prąd sterujący siatką płynie w dół przez rezystor R1, co powoduje, że siatka sterująca lampy V1 staje się ujemna. W rezultacie prąd anodowy płynący przez lampę V1 zostanie zmniejszony, a napięcie jej anody wzrasta. Ten wzrost napięcia anody odciąga elektrony od lewej okładziny C3 i powoduje, że równa liczba elektronów płynie w górę przez R5 do prawej okładziny C3. Wynikający z tego spadek napięcia na R5 powoduje, że siatka V2 staje się dodatnia, co wskazuje niebieski znak plus. To zmniejszenie prądu płynącego w górę przez R3 i do lampy powoduje mniejszy spadek napięcia na tym rezystorze niż ten, który wystąpił w pierwszej połowie cyklu. Oznacza to, że dodatnie napięcie na górze rezystora R3 spadnie. Co pozwoli elektronom powrócić w kierunku lewej okładziny kondensatora C4. Temu powrotnemu przepływowi będzie towarzyszyć po pierwsze odwrócenie kierunku prądu sterującego siatką płynącego przez rezystor R6 oraz po drugie zmiana biegunowości napięcia sterującego siatką dla lampy V3 z plusa na minus. Stąd widać, że faza sygnału sterującego została odwrócona. Gdy jedna lampa przeciwsobna jest sterowana dodatnio, druga jest sterowana ujemnie i odwrotnie. Działanie filtra katodowego. Kondensator C2 jest mostkiem dla rezystora R2, aby ominąć impulsy prądu anodowego wokół R2. Robi to naprzemiennie otrzymując pewną liczbę elektronów na swojej górnej okładzinie podczas ujemnych półcykli, takich jak ten na rysunku 5 x 2 i oddając je do lampy podczas dodatnich półcykli rysunek 51. Gdy elektrony są oddawane do lampy, równa ich liczba zostanie przyciągnięta do dolnej okładziny kondensatora, ten prąd jest pokazany na czerwono przerywaną linią. Rysunek 5-2 pokazuje, co się dzieje, gdy lampa odmawia przyjęcia elektronów przechodzących przez rezystory katodowe. Nadmiar elektronów przepływa na górną okładzinę kondensatora C2 i wypycha równą liczbę elektronów z dolnej okładziny. Mały prąd płynący do i z kondensatora to prąd filtra katodowego. Jego działanie w pewnym sensie jest analogiczne do działania amortyzatora w samochodzie. Zapobiega wahaniu napięcia na katodzie wraz z płynącym prądem do lampy. Omówmy sobie inny rodzaj odwracacza fazy z dwiema triodami. Rysunek 5Kreska 3 i 5 kreska 4 przedstawiają inny, powszechny typ obwodów do uzyskania wzmocnienia przeciwsobnego w częstotliwościach audio. Wykorzystywana jest dodatkowa lampa sterująca, której celem jest odwrócenie fazy sygnału wejściowego. Komponenty, które tworzą ten obwód, opisano na tej tablicy, którą właśnie oglądacie. Możecie zatrzymać film i się z nią zapoznać. Natomiast prądy płynące w obwodzie. I odpowiadające im kolory opisano na tej tablicy. Przeanalizujmy pracę. Prąd sterujący siatką, na zielono, przepływający przez rezystor R1, prawdopodobnie jest prądem wyjściowym poprzedniego stopnia wzmacniacza napięciowego. Podczas pierwszego półcyklu, przedstawionego na rysunku 5-3, prąd ten płynie w dół przez rezystor R1. To mówi nam, że góra rezystora musi być bardziej ujemna niż dół, ponieważ elektrony same będąc ujemne, zawsze będą płynąć od bardziej ujemnego napięcia w kierunku bardziej dodatniego. To ujemne napięcie siatki jest przedstawione znakiem minus na górze rezystora z rysunku 5-3. Przez całą pierwszą ćwiartkę cyklu napięcie siatki staje się stopniowo bardziej ujemne. Podobnie prąd anody płynący przez V1 jest stopniowo zmniejszany. W rezultacie prąd anody, czyli ciągła czerwona linia, spadnie do wartości minimalnej pod koniec pierwszej ćwiartki cyklu. Ponieważ prąd ten musi płynąć w dół przez obciążenie anody i rezystor sprzęgający R4, spadek napięcia na R4 będzie mniejszy, a napięcie anody wyższe niż w dowolnym innym momencie podczas całego cyklu. Zwykle wszelkie wahania napięcia anody będą sprzężone przez kondensator C3 z rezystorem sterującym siatką do następnego stopnia. Zmiana napięcia anody, która właśnie została opisana, która występuje podczas pierwszego półcyklu, może nastąpić tylko wtedy, gdy więcej elektronów zostanie zabranych z za anody, niż zostanie do niej dostarczonych. Oznacza to, że dodatni zacisk zasilacza pobiera więcej elektronów w dół przez rezystor obciążenia anody R4, niż prąd anody lampy V1 ich dostarcza. Te dodatkowe elektrony mogą pochodzić tylko z lewej okładziny kondensatora C3. Taka sama liczba musi zostać pobrana przez prawą okładzinę tego kondensatora, aby zrekompensować upływ. Elektrony przyciągane przez prawą okładzinę C3 mogą przechodzić w górę tylko przez rezystory R6 i R7 ze wspólnego połączenia masy na dole R7. Przepływając przez R6 i R7, elektrony te stanowią prąd sterujący siatką dla obu lamp V3 i V2, a napięcie na górze R6 staje się stopniowo bardziej dodatnie w ciągu pierwszego ćwierćcyklu. Przypomnijmy, że napięcie siatki lampy V1 stawało się stopniowo bardziej ujemne w trakcie tego samego cyklu. Powinno być więc oczywiste, że nastąpiło konwencjonalne przesunięcie fazy lub jej odwrócenie z siatki na anodę lampy V1. Wielka część tego napięcia sterującego siatką V3 jest teraz używana do sterowania siatką V2. To był cel umieszczenia R7 o niskiej rezystancji, szeregowo z R6 o wysokiej rezystancji. Wybierając właściwe wartości dla R6 i R7, napięcie tworzone na R7 przez prąd sterujący siatką może być równe co do wartości, ale przeciwne co do polaryzacji do napięcia wywoływanego na rezystorze R1 przez pierwotny prąd sygnału wejściowego, czyli ten R1 to przetwornik prąd napięcia. Tak więc, jeśli wzmocnienie napięcia uzyskanego przez V1 ma wartość 100, to nie jest niezwykłe dla wzmacniaczy napięciowych. Rezystor R7 musiałby mieć tylko jedną setną wartość rezystora R6. Ponieważ siatka sterująca V2 jest podłączona bezpośrednio do złącza R6 i R7, napięcie w tym punkcie staje się napięciem sterującym siatką dla tej lampy. Tak więc podczas pierwszego półcyklu pokazanego na rysunku 5x3. Siatka sterująca V2 staje się stopniowo bardziej dodatnia w całym półcyklu, powodując stały wzrost prądu przepływającego przez lampę. Łączymy wzrost prądu anody ze spadkiem dodatniego napięcia anody przyłożonego do anody. To zmniejszenie napięcia może wystąpić tylko wtedy, gdy więcej elektronów zostanie dostarczanych do obszaru anody w dowolnym momencie podczas całego półcyklu niż pobiera zasilacz. Jeśli na anodzie podczas tego półcyklu powstanie tymczasowy nadmiar elektronów, jedynym miejscem, w którym mogą się one to jest lewa okładzina kondensatora C4. Co więcej, nie mogą one płynąć na lewą okładzinę C4, chyba że taka sama liczba zostanie dopuszczona do odpływu z prawej okładziny. Elektrony, które odpływają, a właściwie są odpychane z prawej elektrody C4, mają tylko jedną dostępną dla nich ścieżkę, a mianowicie w górę przez rezystor R8 do wspólnego połączenia masy. Te elektrony stają się prądem sterującym siatką dla lampy przeciwstopnej V4 ich ilość wzrasta równomiernie lub sinusoidalnie, ponieważ wszystkie napięcia sterujące siatką w tym obwodzie mają taki sam kształt fali sinusoidalnej jak napięcie sygnału wejściowego przez całą pierwszą ćwiartkę cyklu na rysunku 5-3. W konsekwencji napięcie siatki dla lampy V4 wzrasta sinusoidalnie w kierunku ujemnym, powodując zmniejszenie prądu anodowego przez lampę V4 od wartości maksymalnej do minimalnej. Podczas drugiego półcyklu Prądy sterujące siatką i wynikające z nich napięcia zostaną odwrócone, jak pokazano na rysunku 5 4 Prąd będzie płynął w górę przez R1, sterując siatką V1 stopniowo bardziej dodatnio w trakcie trzeciej światki cyklu. Ten wzrost prądu anody powoduje większy spadek napięcia na R4, stąd napięcie anody dla V1 zostanie zmniejszone. Elektrony płyną na lewą okładzinę C3, kierując równą co do wartości liczbę elektronów z prawej elektrody C3 i w dół przez R6 i R7, jak pokazano ciągłą niebieską linią. Ten przepływ elektronów steruje siatkę V3 do wartości bardziej ujemnej, a napięcie na połączeniu R6 i R7 będzie ujemne, ale równe co do wartości napięciu na siatce V1. Ujemne napięcie na siatce V2 zmniejsza prąd anody płynący przez tę lampę, stąd napięcie jej anody wzrasta. Ten wzrost napięcia nody V2 odciąga elektrony od lewej elektrody C4, co równa liczba elektronów, oznaczona przerywaną niebieską linią, płynie z masy przez R8 na prawą okładzinę kondensatora. Przepływ elektronów na prawą elektrodę C4 staje się prądem sterującym siatką dla V4. Napięcie sterujące siatką wytwarzane przez ten prąd płynący przez R8 jest oznaczone znakiem plus na siatce V4. W ten sposób ustaliliśmy, że dwa napięcia sinusoidalne, oba o równej amplitudzie, ale przesunięte w fazie o 180 stopni, sterują dwie lampy przeciwsobne. Rysunek 5-5 przedstawia zależność między czterema napięciami siatki. Prąd filtra katodowego, oznaczony przerywanymi czerwonymi liniami na rysunku 5-3 i 5-4, wygładza wahania napięć katodowych, które normalnie występowałyby z powodu pulsacji prądu przepływającego przez rezystory katodowe. Jest to to samo, co wyjaśniono dla rysunku 5 kreska 1 i 5 kreska 2 z tą różnicą, że teraz mamy dwa kondensatory i dwa prądy filtrujące. Następny film z tej serii będzie omawiać przężenie impendacyjne we wzmacniaczach radiowych. I zostanie nam potem jeszcze jeden rozdział, który prawdopodobnie podzielę na dwa odcinki, ponieważ jest dużo materiału. Przężenie transformatorowe w wzmacniaczach częstotliwości radiowych. Czyli do następnego razu.